Głównym założeniem konferencji było przedstawienie i omówienie działań, jakie podejmuje miasto Zabrze w temacie rewitalizacji Zandki, a także poprawy jakości życia mieszkańców tej dzielnicy. O tym, jakie to będzie miejsce za 10 lat, rozmawiali m.in. profesorowie uczelni wyższych, przedstawiciele spółek miejskich oraz prezydent Zabrza. Nie tylko Zandka jest integralną częścią Zabrza, ale jest wyjątkowym miejscem w Zabrzu. Każdy odpowiedzialny gospodarz musi mieć tego świadomość i musi na to zwrócić uwagę. Temat jest wielowątkowy, temat jest bardzo złożony, ale tak naprawdę pracujemy od lat wielu i w zakresie wypracowania koncepcji i pozyskania środków, a też współpracy z mieszkańcami. Dlatego osobiście bardzo się cieszę, że udało się podjąć projekt, który, myślę, doprowadzi do takiego efektu, że i mieszkańcy, którzy tam mieszkają, będą zadowoleni, i goście, którzy przyjeżdżają do Zabrza, zwrócą uwagę na tą wyjątkową perełkę, choć Zabrze ma takich pereł wiele. Atutów w Zandce z pewnością nie brakuje. O potencjale architektonicznym dzielnicy mówił dr Tomasz Wagner z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Stopniowo przebudowywane, ewoluowało. Nagle tam znalazło się i to osiedle zbudowane przez Donesmarków, i znalazł się tam w pobliżu cmentarz żydowski, cmentarz ewangelicki. Nagle eksperyment w postaci tego domu stalowego, fantastyczne budynki zlokalizowane w jednym takim obszarze, i to obszarze, które, jeżeli sobie tak popatrzymy z naszego dzisiejszego punktu widzenia, jako na potencjalnych mieszkańców takiego osiedla, no jest o 2-3 poziomy lepszy od średniego deweloperskiego osiedla, które się teraz buduje. To są domy przemyślane w taki sposób, żeby one miały przestrzeń wokół siebie. To są ulice, które są zaprojektowane w skali człowieka. To są jakby samoistnie wyrastające pewne fragmenty zwartej struktury tych kamienic, takich jak na ulicy Tomeczka czy na Bończyka, które tworzą piękne, zwarte, stare pierzeje, i to jest po prostu miejsce, które ma swoją historię, które narastało i które jednocześnie ma kilka bardzo znaczących takich fenomenów architektonicznych, z których można być dumnym i które można pokazywać w przyszłości turystom. Rewitalizacja Zandki to wielowątkowe wyzwanie zarówno dla miasta, jak i mieszkańców dzielnicy. Pomysłów oraz koncepcji na temat kierunku, w jakim powinna pójść przemiana tego miejsca, jest wiele. Zdarzyły się nam dwie koncepcje. Jedna to koncepcja, która zakłada, że Zandka ma być dobrym miejscem do życia. Dla obecnych mieszkańców ma być nie tylko sypialnią, jak jest dzisiaj, tak przynajmniej twierdzą niektórzy, ale też po prostu takim miejscem, z którego są nie tylko dumni, ale do którego wraca się przyjemnie i tam chce się po prostu żyć. Druga koncepcja, która się pojawiła, mówi o tym, że Zandka powinna być miejscem turystycznym, swoistą atrakcją Zabrza, miejscem, gdzie będzie żyła jakaś bohema, artyści, trochę takiego nowego powietrza. Z pozoru wydawałoby się, że te dwie koncepcje są nie do pogodzenia, i nasi warsztatowicze mieli właśnie takie obawy, że co jeżeli pojawią się jakieś sklepy, czy nie będzie za dużo ludzi, czy na przykład czynsze nie pójdą w górę i ludzi nie będzie stać po prostu na te mieszkania. Ale koniec końców okazało się, że można to ze sobą połączyć. Nasi goście wskazali też konieczne inwestycje w dzielnicy, od których trzeba zacząć zmianę, więc myślę, że to są dobre recepty dla miasta i mam nadzieję, że z nich skorzysta. Zandka to bez wątpienia miejsce o ciekawej historii, interesującym budownictwie i wielu możliwościach, które warto wykorzystać i unowocześnić. Ważne jednak jest to, aby zachować tożsamość tego miejsca.